Halo, halo, dzień dobry, witam z nowej serii. Dzisiaj ze mną sąsiad Łababał. Dzień dobry. I sąsiad Michael. Halo, halo! Dojeżdża, dobrze. I dzisiaj. Dobra. Dzisiaj pierwsza akcja z sąsiadem. Czekaj, kurwa, zamknę okno. Taka jest akcja z sąsiadem. No! Dobrze. I dzisiaj idę na moje gospodarstwo wam pokazać, a u Michaela zobaczycie jego gospodarstwo. Zapraszam, no. Zapraszam. Dobrze, także tu jest mój rośniewacz elegancki. Kun, największy, 3200. Taki co chyba sąsiad artysta ma, ale nie wiem. No i mój pierwszy ciągnik, czyli Fynd 913 Vario, elegancko. Czy wiem, co ty już chciał od razu. Sąsiad, nie popędzaj tam. No i najlepszy zestaw chyba na moim gospodarstwie, czyli Jonty 6430 z pługiem PHX-M6. O, tu sąsiada strzała stoi. I no. Mój obrzynkolony bizon, czyli rekord. No, ZO58. Pobił rekord na 1 hektar. Jo. No, najwięcej zebrał. Jo, a z tyłu mam przyczepę HW jedną i trochę nasion, trochę nawozu. I trochę na wapnę. No i ja maszyny do oprawy to tylko agromaż i siewnik. No i to jest wszystko, co mam, co posiadam. Na razie tak, no i co? No i mam 11 500. Tak, tak, i to tyle w sumie. Dobra, a za płotem stoi sąsiad. Ja tutaj wsiadam do mojej żółtej strzały. A, bo ja tego nie wyłączyłem. Co, ja muszę wyłączyć i TV-kę. A ja też? A, że też, no bo po co? Sąsiad, to którędy jedziemy? Chyba po tą prawą stroną. Tą rzeką lecimy, czy jak lecimy? Jo, no. Dobra, to prowadź. A, bo dobra, ja pojadę. Ja, ty, no. Dobrze, na dzisiaj orka na 2 PHX-y. O, tu już sąsiada widać trochę gospodarstwa, ale nie będę pokazywał. Nie. Dobra, czyli lecimy asfaltem, żeby opony busować. No, jak chcesz. Dobra, lecimy asfaltem. Dobra, to na twoim odcinku asfaltem, a u mnie na odcinku będzie tą prawą stroną. Jo. Ale on pierdzi pod tę górkę. Albo w sumie, no nie wiem, no bo mam te pole obok ciebie, więc no nie wiem, czy się opłaca zjeżdżać na gospodarstwo, żeby za chwilę jechać znowu. To po prostu nie zacznę z tego. Chyba zacznę z pola, jak mi się wydaje, no bo tak się nie opłaca. Oj, dobrze chłop skręcił, bo by z korpusa dostał. No tylko, że asfaltem... musi uważać. No, tylko, że asfaltem ten, dużo dalej jest, nie? No, ale dźwięki opon to kozak. Jo. A my jeszcze z tymi kosku, bo jesteśmy. No. No, jakby były jakieś lagi, to tylko przez to, że... No, przez mój internet, tak? Bo gram u Michaela na serwerze. No. Brzmi jak plan. O, skup zbóż. Jo. Napis. A ja lecę trochę szybciej. Ta. No ty wiesz. Ja tutaj patriota. Polskie zestawy. A ty jakiś John Deere. Dobrze, nie, no. Czekam na ciebie, bo ten. Bo sąsiedzi. Ja się dorobię. Kiedyś ja się dorobię. Jeszcze jeden. Kiedyś tam. Chłop jedzie. No, artysta to w ogóle nie wiem, się chyba na nas obraził, czy co, bo się nie odzywa wcale. Artysta jest cicho. To mnie znowu w chuja zrobiliście, że w poniedziałek nagrywamy. No ci. A ty. Dobra, ja wyjeżdżam. Już wiem, jaką mocę będę się w kabinie wyłączyć, tam, żeby mi się kamera nie obracała, jak skręcą. O, ale lak. Chyba Michael Escape'a kliknął, bo poczułem. Nie kliknąłem. Sycy. Wyprzedzanie, a? Ejo. O, chłop tam 30 na godzinę jeździ, to co? Sam jadę 36. O Jezus. Ty nie znam. Ledwo coś się zmieścił. Jo, moje pole jest 172. O właśnie, nie pokazałem jakich pól mamy, ale to się dowiecie w kolejnym odcinku, jak mam jeszcze pole. Bo w kolejnym odcinku tam chyba nawet będę robił na tamtym polu drugim. No, u mnie... O, sam się widziałem, jak tam cię rzuciło. U mnie będzie taka sama akcja jak u ciebie w pierwszym odcinku i w drugim chyba też, nie? Bo też będziesz chciał, nie? Oj, nie. Dobra, ja bym się przeciął na środku. No, bo jakiś ciul mi przewodów nie podłączył. Aha. No tego nie mogłem pługa rozłożyć. Na środku? No. Czy od brzegu lecimy? Ja bym się przeciął. Tylko ty na GPS-ie jedziesz? Nie. No, ja też nie.
Dobra. Nie, ja nie mam nagów, także ja mogę jeździć bez GPS-a. No dobra, a. A, ja muszę to mocy sobie wyłączyć. Gdzie to było? To było gdzieś tutaj, nie? Obrótka, no, dobra. Już mogę jeździć. Ja zapomniałem o rozłożeniu pługu. No, a, dobrze, rozumiem. Michael ma ze dwóch. Ale no. Chyba, będzie miał. A, to jadę do końca i no, na chwilę będę miał. Ale sekunda. No wiesz? Ale to kozak pole jest, nie? No. Te 12 tam. Ale kozak to ten pług jest zrobiony. No, on fajnie mu ten... No, najlepszy pług w całym farmingu, nie? No, i to zagonowy. No, zagonowy. Powiem ci, że tym nie wiem, czy nawet trochę szybciej nie pójdzie orka niż tym obrotowym. Tylko, że tu na poprzeczniaku trochę więcej czasu tracisz, nie? No tak, no tak. No tak, ale kurde. O, właśnie, jesteśmy koło artysty gospodarstwa. Nie wiem, czy mogę pokazywać je. Artysta nic nie mówił. No poszedł zobaczyć, co tam ma artysta. A się w sumie ja wiem, co on ma, ale poprzeczniaczek został. Wiem. Dobra, czekaj. No ja mam używany pług, sam ma nowy, także lepiej powinien kryć. Chyba zimno. Dobra, jednak ośrodka co będziemy ja sobie orać. Co ci zimno? Będziemy sobie od środka orkę robić. Jak ci zimno? 18 na godzinę z tym pługiem, nie, za dużo. Jak ja 13 jadę. No dobra, ale ty nie nagrywasz. Elo, jestem. Michael, ustaw 10 na godzinę, no. Bo ja z górki 18 z tym pługiem piszę. Dobrze, 10 na godzinę równo. Jadę. No stary, ja tu 18 na godzinę cisnąłem. Nie wiedziałem, czy to przez co to było. Nie, z góra. Ale zostawię Żyda. Dobra. To pójdzie ten. Talerzówka nie będzie widać. Zestawem prawo 7 w lecie to nie będzie widać. No, dzisiaj użyjemy moje największe pole. Jedno z dwóch. Ty, ja już to wyrobimy szybko. Z tym polem. No, bo mamy sześć... Ty masz też szóstkę, czy ile masz? Ja mam szóstkę. A, no to takie same, ale... Tylko artysta wyrąbał z pługiem 8. O, artysta to... Chyba, bo ma 8, nie wiem co ma. Bo na poprzednim zapisie to miał 8, czy teraz ma 8? Mam 8. Dobrze, jakby ktoś pytał, dlaczego mamy 120 godzin, ja mam. A widzę, że tu Michael nie rozłożył pługa. No. Widać. No to po prostu ja kupiłem używane. 120.1. A ja 120.6. No. No, bo kupiliśmy używane ciągniki. Dlatego mamy tyle godzin. Jest ten mod, używane maszyny. I dlatego mam 120 godzin na John Deere'ku. Na Fendzie mam tyle samo, jakby ktoś pytał, i na kombajnie też mam tyle samo. No bo mieliśmy na start, o właśnie, tego nie powiedzieliśmy, na start mieliśmy 400 tysięcy na pola i na maszyny. W sensie no, razem na wszystko 400. No i zrobiliśmy tak, żeby... Oj, mamy na maksa kredyt. Mamy na maksa kredyt. W każdej serii robiliśmy tak, że na odcinku kupujemy maszynę, zwozimy. A dobra, jednak nie mamy kredytu, nie ważne. A tak, bo to nowy safe. Dobra, to my to naprawimy po odcinku. Po odcinku się naprawi. No, czyli ja mam 11500 powiedzmy. Ty 23 zł dostanę premium sąsiada. Czekaj, ja szybko na artystę patrzę. 38. No, artysta to w ogóle przyoszczędził na tym serii. Ale ty pod górę też 10 jedziesz? Jo, no cały czas. No ja na tym momencie będę. No też jadesz, ale o, tak o. No bo powiem ci, jakbyśmy latali 18, to by to za szybko poszła ta orka. A zobacz, ile my przejechaliśmy dwa razy, a ile mamy zrobione. Artysta, weź napisz na czacie wszystkich. Myślę, że moje... Ja mam 11500. Ja mam 12455. Dobra, zaokrąglę te 23 zł. Chyba się nikt nie obrazi o 23 zł. No. A jakby ktoś pytał, to ja mam wirtnik. Wirkuś, jakby ktoś pytał. Tak jak już ustawiłem sobie i tak mam. Oho, Majka, to ładnie, żeś go przydusił. A, bo ty pisałeś dlatego. Ja pisałem, no. A ja mam o tysiaka więcej niż ty. Jo. Ja! No, ale ja tego. To ja tu zaokrągliłem, żeby było ładnie wyglądała ten. A. Tylko ja będę musiał kupić jakieś wapno jeszcze, nie?
Tak. Znaczy, no ja właśnie przeszczędziłem na maszynach troszeczkę i dlatego mam wapno i nawóz na pewno z tego. Nawóz też mam. I nasiona mam, o. Mam 4 tony chyba nasion. Elegancko idzie, tylko... No jeszcze z 2 kółka myślę, albo kółko i będziemy wtedy już jedną stronę orkę robić, w jedną stronę. No ja wezmę jedną, czy drugą chyba, nie? Zobaczymy. No i w sumie powiem wam, że nie mam zaplanowanej na tym więcej odcinek. Tylko orkę. No ja chyba mam, będę miał. Mówisz? Jo. No. Ale ci od razu... Dobra, w sumie powiem wam, bo i tak najprawdopodobniej mój odcinek wleci o kilka godzin wcześniej. Jak wcześniej? No bo ty, no też wrzucam 25. No ale ja o 10 zawsze wrzucam. A, dobra, no to, a to mogę powiedzieć. No, bo ja tak miałem planowanie na orka i albo jakieś sianie na polu moim, trawy. No. I jakieś sianie, nie? Pod trawę, żeby... I od razu w owce, bo będę szedł od razu w owce. Już mam sprzęt na to. Mogę sobie pozwolić. No ja mam szczęście za inne rzucą. Tak. No. A to trzeba będzie czas skipnąć, żeby był już jeden. Trzeba będzie czas przewinąć troszeczkę. No a sąsiad tam nic nie mówi, co robi. Ten bogacz, nasz najbogatszy. Szejk arabski. Szejk arabski. No człowiek, on jak szejk tam, kurde, ma największe maszyny. 30 tysięcy, nie? No, ale no z polami to on się nie popisał. As. Tak nie żeby coś. A to nie, to ja, znaczy nie, ja nic nie mówię, bo za 2 sezony może się wszystko odwrócić. Wiesz, tak naprawdę to ma więcej pól niż ty. Ale czekajcie, jeszcze muszę mieć ze 2. Dobrze. Ja mogę mieć w drugim odcinku jeszcze pole. Mówisz? W sumie to w trzecim. Rozumiem. A nie, w chuja lecisz. Dopiero jak sprzedam. No. Bo ja sprzedaję rzepak, a na rzep... Jezu, ja będę sadził rzepak, bo... Kiedy? Płodozmian mam 1,20. No to ty będziesz do lata czekał, żeby to zasiać. Czego ja pracownika puściłem, człowieku? Nie wiem. Czyli to dopiero latem będzie strzała? Rzepak. No rzepak tylko latem siejesz. Dobrze, jestem. O! Sąsiad, Arab się odzywa. Jo. No. Arab się odzywa. Ej, to ja chyba do ciebie tutaj nie będę jechał, co? Tutaj. Od 5 dnia. Od 5 dnia lata do 4 dnia jesieni. Mam czas, żeby zasiać rzepak. No, sąsiad mówi, że rzepak tam wyszedł. To ile ja muszę czekać? No. Tak, bo ja. Tego, bo ja mu sprawdzałem, ja mu najlepiej rzepak wychodzi. Ale to człowieku, ile ja będę musiał czekać? No to sobie nie wiem, zasiać coś wiosennego. Na jednym polu ci wychodzi pszenica 1,20. No, a czy Michael, ja wrócę do twojego pytania, bo ty powiedziałeś, że teoretycznie ma więcej pól ode mnie, tak? Pól może no, i ma no, więcej, ale ja mam no, 2 ja... pola, ale ja mam więcej hektarów od niego. No tak, jednym polem. Jednym polem masz, w sensie... Nie mam jedno pole, jakie jego trzy. Ale ty se poczekaj ze 2-3 odcinki, człowieku. No ja wiem o tym, ja tym doskonale wiem. No właśnie, Michael, musisz ten kredyt zrobić, żeby nie brał. Wiem, ale pieniądze wiemy, ile ma, to w razie czego, jak się to doda, to usuniemy. Jak ja mam kredyt na fulla, idioto. A to ty masz, a ja nie mam. Pożycz mi. Nie, sam a ja też nie mam. Ja mam, a to wy cheatujecie, a mówiliście, że ja będę cheatował. To wy cheatujecie. Rozumiem twoje szczęście. No, ten silos to też idealnie stoi we wie... w tych. Nie. Czy ty marudzisz, ty? Nie da się chłopu, no bo cały silos jeszcze marudzi. No bo... jak wjeżdżam pod wiatę, to muszę... muszę kultywować, no, w środku.
Kurde, muszę opuścić. Co? Nie rozumiem ciebie. No bo tu jest podniesione gówno. No to sobie wyrównaj to. Na wjazd. Ale nie, debilu. Ja nie wiem. Jak wjeżdżam do środka tego, to tak jakby tu od silosa jest to gówno postawione. We wjeździe. Jakie gówno? Ale jakie gówno? No psy i cyjsy, zobacz, a nie mnie denerwujesz tego to. A ja pójdę. A pójdę zobaczyć, bo jesteśmy blisko to. No zobaczę, o tu. A! Jak ja tu wjeżdżam, to muszę opuszczać, bo no to drugą prawą sobie wjeżdżaj. Ale ja nadal nie wiem, nie co opłacę. No widzisz, tutaj wystaje mu. Krawężnik mu wystaje. Ale no to ty masz drugi wjazd przecież. A, bo Michael, ty mu za bardzo w prawo go postawiłeś. Bo on równo spotem stał wtedy. A no, ale tu drzewo było i mi to, wiesz, drzewo mnie zmyliło. Dobra, Mariusz, widziałem to, jak przez krawężnik poszedł. A, inny jest... Dobra, bo to praca goni. W sumie nie powiedzieliśmy, bo ja mam na początek świnie, artysta ma krowy i maciory, no, znaczy no, w sensie no, krowy. Soundtrack? Kasia, tak. Sorry. No, a Michael ma, no, ciepłe sny, w sensie no, ferne. No, kasel. Kasel. Nie, no ja mam łowcę. Jo, ale, no. Łowca skarbów, człowieku. Co? Skąd mam wiedzieć, co ci wyskoczyło? Nie widzę. Co ci wyskoczyło? A ja też nie wiem, co wam wyskoczyło. A co tam pisze? Na dole. A i patrzcie, o teraz dobry, macie widok na całą mapę. O, no właśnie, ja jestem poza kabiną, to teraz ładnie widać. Ten krajobraz jest... No to brzmi zezwól. Ja przyszedłem na tą mapę, pierwsze co na to pole przyszedłem, żeby zobaczyć ten teren. No i właśnie dlatego mamy te pola, nie? Tylko, tak szczerze, tylko ze względu na to, że jestem widok na całą mapę praktycznie. To też, ale żeby mieć koło artysty, jak chciałem pole. No to też, to też. Bo tu jest fajna góra na tym polu. I ale spokojnie, 10 razy, 10 na godzinę podchodzi pod górkę. Jedną i drugą. No ja jadę 9. Ja 8. Nie. No sąsiad to tam w ogóle maszyny takie wyrąbał poza skalę. Przecież on tego... Człowieku... Od tego do czwara może skręcić do 210. No. Na limit 250. No to następne i zezwól. To nie jest 150. Dobrze. Przecież on ma chyba tego... Czy on sobie teraz 164? No najsłabszego. No. No ale to nie zmienia faktu, że niby on ma najsłabsze, a tak naprawdę jest najlepszy z nas wszystkich. Najmocniejszy. Pod względem... Mocy i wyglądu. W sensie... Pod względem ciągników, no to może i tak. No ja mam dwa przejazdy. Ja będę tu na dole robił poprzeczniaczek i tam będę jechał do ciebie, do góry. Oj, pług mi się zepsuł znowu. Mówisz? A, dobra, ja sobie. Nie, no kurde, no ja tego pługa chyba szybko nie zmienię, nie? Bo tak fajnie się mi może. Kozak jest, no, tylko ja go będę upgrade'ował. Na 8 mówisz? No, tylko nie teraz, ta 6 jest starsza. Nie, no ja chyba nie będę tego zmieniał, bo to tak szybko idzie ta orka, że... No tak, tylko, no w sensie, no ja też, tylko... Na razie nie będę zmieniał, w późniejszym czasie na 8 może zmienię, albo kupię kolejną 6. I będę na 2. Ale tu fajnie to wygląda, jak te korpusy fajnie podskakują. No, ta hydraulika działa, kozak. Jo. Ale to powiem ci sąsiad, że chyba dużo kamieni mam na tym polu. Bo ciągle mi podskakują. Więc zobaczymy, jak u ciebie będzie. Przez mnie za to zobaczymy. No ja. Koledzy z zamiedzy. Nie. Właśnie nie wiem, jaką dać nazwę, tytuł, ale to jeszcze się dogadamy. Ja mam, bo ten zestaw mi bardzo przypomina jeden zestaw. A czy w sensie nie tytuł, tylko nazwę, o. No, chce się nazwę serio? No, to po odcinku pogadamy o nich. Albo będzie od mapy, albo będzie po prostu sąsiady na Świętokrzyskie, coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Ale wy już na pewno ten tytuł będziecie widzieć normalnie. No wiadomo, to. No i nagrywamy ten dzień 2 dni prędzej, także elegancko. No, mieliśmy go zacząć 25. Jo. Ogólnie to plan był na początek lutego, ale jednak trochę nie chcieliśmy na się czekać, także trochę przyspieszyliśmy to.
No. Tak szczerze, jak gdyby artysta miał internet, no to byśmy to już w tygodniu zaczęli. No ale artyście internet nie jest potrzebny, bo on praktycznie, no. Ale no. Rozumisz. Artysty nie widać w ogóle, to, ja to chcę, może tak, tańcować. Ja chcę bardzo szybko coś ten, zasiać rzepak, bo te ścieliska rzepaku jest przepiękne na tej mapie. Dobrze, ale to do rzepaku będziemy troszeczkę poczekać. No, niestety. A ja tu będę musiał pół do zmian zobaczyć, bo na... A, bo ja w sumie tu nie sprawdzałem pół do zmianu. Sprawdzałeś przecież. No, ale to na tamtym sejwie, a tu jest inne. No to jest to samo. Nie. Nie? Tu, tam chyba inny był. No to będę musiał też zmienić, zobaczyć siebie, no ale... No. Mi tutaj dwa przejazdy zostały. Dobrze. Więc zaprób... No, tak właśnie. Więc rób... Albo... Zostaw tu ten poprzeczniak. Dawaj tutaj do mnie, jedź do góry. A my się zamienimy stronami. Ja wezmę dół, ty górę. Bo tak najlepiej wyjdzie. No wiem. No ale jeden przejazd tu przejadę. No dobra. No. Co? No jadłem. Artysta ma problemy. Nie. Artysta i problemy żywieniowe. Jo. No co że jest 15? Co że jest 15? Faktycznie to już jest 15. No, a co wy myśleliście? Nie wiem. Myślałem, że to trochę inna godzina. Myślałem, że to chyba... No ja myślałem, że to 14, a nie 15. No, jak tu wstałeś o 11? No! No! Rozumiesz? No, właśnie, to tak się ma. No 22 minuty? No to akurat założyłem poprzeczniaczki, to będzie akurat te 26 minuty elegancko. Na początku. To koniec? No, bo ja nie mam roboty już więcej. No to jak u ciebie to tak szybko minęło, to chyba też robię tylko orkę. A w kolejnym odcinku, no to już kolejny odcinek już zaplanowany. Tylko kolejny będzie ciężki, bo nie mam. To ci pomyśli. Cukniemy się chyba, albo nie. Na, wyhamował. Chyba. O, teraz ten pomad wyłączy, to zaraz 14 pod górę poszedł. Ja od razu, ja ten pomasik i... No. Nie wiem, jak u ciebie będziemy orać, czy na pełen but, czy... Nie, no to jest 10, to jest 10. No bo w sumie, bo ty masz większe mniejsze pole. Nie, takie same mamy. Mniejsze masz chyba. Pole mamy takie same. Grunt masz większy przecież. Pole mamy takie same. A, bo ja mam takie bardziej trochę szersze pole, ty masz trochę dłuższe. Ty masz troszeczkę dłuższy kawałek ode mnie. Bo ja mam tu taki jakiś dziwny kawałek. No specjalnie chciałem to pole wziąć, no bo tu jest artysta blisko do tego. I ogólnie to pole mi się od początku tej mapy podobało, zanim tu wszedłem. Nawet jeszcze jak Michael nie miał być na tej serii kiedyś, na początku. To już mi się to pole widziało, żeby to kupić. Ale te nie są skręcone, kurna, jak to 18 jedzie? A my nie mamy tego modu na prędkość. No jak nie mamy? Nie mamy? Nie mamy? Nie. Nie ma. To pewnie auto ja tak ustawił. Jakby był, to bym nie jechał 15. Ja jeżdżę z górki 18, zniczaisz? No i dobra, to tam stój już na dole, albo nie wiem, czy chcesz od góry zacząć? Na górę, no. Żeby zacząć takim widoczkiem fajnym. A ja mam dwa przejazdy jeszcze. Jedzie tam sąsiad. Złodziej. A czy co? Ale. Nie, nic nie mówię. Okej. Bo my tu sąsiadę mamy obok siebie pola, no to fajne akcje na dwa możemy robić. Na dwa bizony kiedyś może. Nie wiem, zobaczymy. Jak teraz orka na dwa, fajnie wyszła. No. Ja tam nie chcę sąsiada wykorzystywać zbytnim, żeby ten sąsiad u siebie coś porobił. A ja. Tylko, że na odcinkach lepiej wygląda jak dwóch robimy. I tak sąsiad i tak będzie chyba tutaj będzie mi pomagał, bo ja mam troszeczkę więcej pól. Co ja? Dobrze. No, bo jak ty... Ja zrobię to 59. Ja będę stał w miejscu przez cały czas. Dobrze, bierzesz ten poprzeczniak, czy nie bierzesz?
No to już cofnij tutaj. Ja się tutaj się tak o. O nie, albo dobra. Dobra, tutaj dobra. Zawrócę. Tutaj zawrócę EU. Jak ja nawet na kilku odcinkach nie muszę z wami być, bo ja nie będę miał co robić. No jak, te kontrakty, bo jest. A nie, to nie żartowałem. Nie, nie rób kontraktu, bo to zaraz 100 tysięcy byś miał. Jak ja wezmę kontrakt na ziemniaki za 96 tysięcy. Co? Jest taki? Nie. Nie. Nie stres. Michael już się wystraszył. O. O, ja już tu widzę ten terenik. Dobra, ja tutaj czekam już na mój odcinek. Nie, do tego się nie da zaorać. Nie opłaca się kontraktów robić. Ale skulter masz, że? Jak tu 1000. Bo tu jest taka górka kontrakt. I zobacz jak tego PHI-sta rzuca, patera jak go pójdzie. O, patera akurat ze strony przejechałem, ale wtedy to tak rzuciło. Dobrze, i no mamy pole zaorane, ale to tam. To tam już ja. Kiedyś się zrobi tam. O. A miałeś pokazać, że na mapie, że wszystko zaorane oprócz naszych pól. Ale no. U teraz tak fajnie na mapie wygląda, że wszystko zaorane, tylko takie jedno moje duże pole nie jest do orania. No jak nie, artysta ma miedzę do orania. No artysta jest to tam. Wywalone, nie robię tego. Dobrze. Ja to zrobię dopiero jak cały będzie. Dobrze, także dziękuję wam, ale tu nie będzie orki nigdy. Chyba, że to zjeść kukurydzę, to weźmie ją do zaoranie. Dobrze, także dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, na następny odcinek u sąsiada Majka. No, na razie. Dobrze, zapraszam, trzymajcie się, cześć, palo. Tam chyba będziemy gospodarstwo pokazywał, ale nie wiem. Nie wiem, co on tam planuje. Bada. Na razie, trzymajcie się, cześć. No, co? Cześć, elo. Dobrze. Nic, elo, cześć, palo. Na razie.